Witam was serdecznie, drodzy. Mam 62 lata. 17 lat żyłem takim fajnym życiem w młodości, okej, w dzieciństwo również dobre, fajne, pamiętam. Biednie, ale naprawdę szczęśliwie. Potem 17 lat alkoholizmu takiego twardego, piłem ciągami. Tydzień picia, tydzień, dwa nie picia. Od 27 lat z łaski Bożej jestem wolnym człowiekiem i to, co chcę wyeksponować w tym miejscu, to, co też tak naprawdę było jasno w przekazie brata pastora Andrzeja Kurzawskiego, to posłuszeństwo i wykonywanie Bożego Słowa. Drodzy, tylko przez to może przyjść rzeczywiście zmiana w życiu człowieka, tak samo jak przyszła w moim życiu. Byłem na leczeniu odwykowym w Gorzycach w 1993 roku i wyszedłem z tamtego leczenia i jako tako było w moim życiu. To znaczy się byłem w abstynencji, nie wróciłem do alkoholu, ale nie było pokoju, nie było radości w moim życiu. Naprawdę było udawanie, przykrywanie, jakoś to będzie. Chociaż tam słyszałem już na odwyku Boże Słowo. Słyszałem świadectwa ludzi uwolnionych, tak samo jak tutaj słyszycie, przyjeżdżała misja i opowiadali o tym, że Jezus żyje z żywym Bogiem. Ja jednak nie przyjąłem tego do swojego serca. Nawet nie zajrzałem do Bożego Słowa. I przyszedł kryzys w moim życiu w abstynencji, podkreślam wam. Byłem wtedy w abstynencji, pół roku po wyjściu z odwyku. Przyszedł taki ciężki kryzys, że rzeczywiście wiedziałem, że dłużej tego nie wytrzymam. Nie wytrzymam tego udawania. Inni poklepywali mnie po plecach, w pracy. Owszem, wszystko w porządku. W rodzinie jeszcze różnie, bo jeszcze było parę osób uzależnionych od alkoholu w mojej rodzinie. Ja byłem wtedy jeszcze kawalerem, nie byłem żonaty. Ale mówię o braciach, o siostrach. I pomyślałem sobie, za chwilę będę musiał wrócić chyba do alkoholu. Nawet zaplanowałem zapicie, że zadzwonię do pracy, poproszę o urlop, kupię wody, zaszyję się w moim pokoiku i upiję się. Ale wtedy mi się przypomniało, przecież tyle słyszałem o Biblii, o Bożym Słowie. Pomimo tego, że słyszałem, pomimo tego, że naprawdę cudownie zachęcali, ja nie otworzyłem Biblii. Przypomniało mi się też wtedy właśnie chrześcijańskie filmy, Quo Vadis, które przeczytałem dwa razy i pomyślałem sobie, co takiego mieli chrześcijanie pierwsi, że oni byli gotowi na śmierć, żeby się nie wyprzeć imienia Jezusa. I ja na tamten czas nie miałem takiej wiary, absolutnie, absolutnie. I wiecie, zajrzałem do Bożego Słowa, otwarłem Ewangelię Jana, zacząłem czytać i to słowo zmieniło moje życie. Usłyszałem wiele wspaniałych, przeczytałem wiele wspaniałych miejsc Bożego Słowa o Panu Jezusie Chrystusie, który powiedział, że nie przyszedł na ten świat, aby świat sądzić, ale aby świat był przez Niego zbawiony. Tak bardzo tego potrzebowałem. Ja sam się osądziłem już, ja sam się przekreśliłem i nagle słyszę, że ten, którego przecież wierzyłem, ale którego tak naprawdę nie znałem, owszem, obchodziłem święta, ale nie znałem, jaki jest, czego ode mnie oczekuje. Mnie nie sądzi. To dało mi taką zachętę, wiecie, do Bożego Słowa. Ale również Boże Słowo oczekiwało ode mnie decyzji, innych decyzji, rzeczywiście. I to się działo w moim życiu. Otóż wyobraźcie sobie, że chodziłem jeszcze do kościoła tradycyjnego i w niedzielę, w sobotę, czytając Boże Słowo, to był krótki okres czasu. Przeczytałem, gdzie w Ewangelii Mateusza Pan Jezus Chrystus mówi: i nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem waszym, gdyż jeden jest Ojciec Święty, który jest w niebie. I poszedłem do mojego tradycyjnego kościoła, a tam, jak wiecie, po kazaniu osoba duchowna mówi: a teraz będziemy się modlić za Ojca Świętego, który jest w Rzymie. I to mnie tak, wiecie, strasznie uderzyło. Mówię, no jakże tak może być? Przecież czy nie znają tego słowa? I to było po to, mówię, nie po to, żeby krytykować, wiecie, tamtą czy inną denominację, tylko chcę wam pokazać, jak istotne jest posłuszeństwo Bożemu Słowu, jak istotne jest stawianie wyżej Bożego Słowa, nawet ponad to,
czego się wyuczyłeś, w czym tkwisz i tak dalej. To, jeżeli koliduje z Bożym Słowem przeczytanym, usłyszanym przez ciebie, zostaw to, bo jak będziesz posłuszny Bożemu Słowu, będziesz błogosławiony. I wiecie, ja podjąłem decyzję właśnie, bo rozmyślałem nad tym. Potem przyszedł czas, że wychodziłem w takie puste miejsce, aż krzyczałem do Boga: Boże, to gdzie jesteś? Bo ja naprawdę chciałem iść za Bogiem, chciałem być wolnym człowiekiem i nie wiedziałem: Boże, gdzie jesteś? Ale Bóg słyszał te wołania, bo i psalmista o tym mówi, że jeżeli będziesz szukał z całego serca i wołał, to Bóg cię na pewno usłyszy. I Bóg słyszał. I w pewnym momencie zrozumiałem przez studiowanie i czytanie Biblii, że Jezus, ja potrzebuję Jezusa, że Jezus żyje, Jezus umarł za moje grzechy. Oddałem Mu swoje życie, wiecie, w mój dobrowolny sposób i stałem się wolnym człowiekiem. 28 lat abstynencji, z tym, że 27 i pół roku wolności, a pół roku takiej wymuszonej abstynencji. I chcę wam powiedzieć, że to jest niebo a ziemia. Już nie mówię o pijanym życiu, rozumiecie, tylko o abstynencji. To jest niebo a ziemia. W abstynencji walczyłem o każdy dzień trzeźwości, a kiedy jestem w Chrystusie, jestem wolnym człowiekiem. A to, co Pan dodał do mojego życia, to wszystko najpiękniejsze. I tą cudowną pewność zbawienia, o której mówił ten młody człowiek przede mną, to jest cudowne, że żyjesz i nie musisz lękać się śmierci. Ja lękałem się wielu, wielu innych rzeczy. A teraz tak troszkę parafrazując, ale to rzeczywiście horror. Kupić sobie drożdżówkę z makiem, prawda, i czuć smak buraków, czy w ogóle go nie czuć. Także rozumiem ciebie, młody przyjacielu, który tam nagrywasz, bo ja sam bardzo lubię drożdżówki. Drodzy, chciałem wam przeczytać jeszcze na wiersz z książeczki mojego brata, który, jak wiecie, był przedtem liderem misji Nowej Nadziei tutaj 10 lat temu. Brat odwołał go do wieczności. Również był alkoholikiem. Bóg go wyzwolił, obdarzył darem pisania wierszy i napisał taki wiersz. Skuty w pęta. Kiedy płacze twoja dusza, kiedy jesteś skuty w pęta, szukaj Boga całym sercem. Wiedz, że On ciebie pamięta. Gdyż jest cały powiązany, oplątany sznurem nędzy, wiedz, że Boga ci brakuje, nie pieniędzy, nie pieniędzy. Kiedy nad twym grzesznym życiem koło toczą ciemne chmury, każdy dzień jest dniem rozpaczy, coraz bardziej jest ponury, kiedy już nie masz nadziei i prysnął jej promyk ostatni, szukaj Boga jedynego, On cię wyrwie z ciemnej matni. Kiedy masz już dość wszystkiego, sensu już nie widzisz życia, dusza twa umiera w strachu i boisz się wyjść z ukrycia, kiedy stan twój przypomina więźnia w najciemniejszym lochu, wołaj głośno do Jezusa i pokutuj w płaczu szlochu. Wtedy Pan Bóg cię usłyszy i rozerwie twe powrozy, już nie będziesz skuty grzechem, wnet przeminą lata grozy. Znów wróci promyk nadziei, który prysnął dawno temu, gdy zaufasz Jezusowi, gdy zaufasz Panu swemu.